W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pan poseł Jakub Kulesza, a rozumiem, że prowokacyjnie, oczywiście bez maseczki. Panie pośle, ja chciałabym panu zwrócić uwagę, że pan naraża również pracowników Kancelarii Sejmu, w sposób szczególny panie, które są poniżej mównicy, odpowiadają za protokół, wykonują swoje obowiązki służbowe, a pan po prostu bezczelnie narusza ich bezpieczeństwo. Rozumiem, że z pełną świadomością będzie pan dalej chciał kontynuować swoje wystąpienie bez maseczki, tak? Pani marszałek, to bardzo miłe z pani panie, strony. Zadałam pytanie, tak, bez maseczki. Ja rozumiem, że pan pytanie, więc ja bardzo zna, przepraszam panie pośle, ja jeszcze nie skończyłam. Zna pan uzgodnienia, jakie zapadły na prezydium i konwencie w kontekście konieczności noszenia maseczek na sali sejmowej, tak? To znowu pytanie retoryczne? Nie, no rozumiem, że pan zna. W związku z tym, panie pośle, chciałabym stwierdzić, że narusza pan spokój, porządek na terenie Kancelarii Sejmu, sali posiedzeń, co wiąże się z artykułem 22b. Stwierdzam, że pan właśnie narusza. I sprawa zostanie skierowana na prezydium. Prezydium Sejmu, myślę, że zna pan konsekwencje. Proszę bardzo, proszę o wystąpienie. Czy mogę się już odnieść, pani marszałek, do tego, co pani powiedziała? Bardzo chętnie. To bardzo miło z pani strony, że wobec pana premiera Morawieckiego, że te tematy podatkowe, które są trudne, przykrywa pani tematem łatwym dla mediów, tą historią medialną. Wczoraj całe wszystkie media zajmowały się prezesem Kaczyńskim, że nie miał maseczki na zaprzysiężeniu, że zdjął rękawiczkę razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj pani marszałek zespół wespół z tresowaną opozycją zajmuje się Konfederacją, maseczkami, rzekomymi ustnymi ustaleniami, których nie dostaliśmy na piśmie. Z państwa przekazu wynika, że te ustalenia dotyczą maseczek. Jeżeli tak jest, no to pani marszałek też łamie te ustalenia, bo pani na twarzy nie ma maseczki, tylko ma przyłbicę. Także bardzo bym prosił o wysłanie mi chociaż pisemnych ustaleń, nawet jeżeli nie mają one żadnych podstaw prawnych.